Testament, Nowy Testament nazywa się w ogóle Testamentem. Testament to jest dokument, w którym ktoś zapisuje jakiś majątek komuś drugiemu. Żeby testament był uprawomocniony, potrzebna jest śmierć tej osoby, która spisała testament. Bóg w ciele poniósł śmierć i testament jest w mocy. W tym testamencie Bóg zapisał ci życie wieczne, zapisał ci moc Ducha Świętego do życia tutaj na ziemi, zapisał ci niebo. W tym testamencie dostałeś całe wyposażenie, które było przewidziane od początku dla człowieka, bo człowiek był stworzony do tego, żeby był wyposażony w moc. Człowiek nie był stworzony jako słaby, ale człowiek zgrzeszył, czyli odłączył się od Boga i Jego mocy i w związku z tym mamy jak mamy. Dlatego Jezus musiał tutaj przyjść, umrzeć, nawet nie musiał, tylko chciał. I zostawił ci w testamencie to, co było przypisane tobie od założenia świata. To, co zostało przypisane człowiekowi od założenia świata. Moc z nieba, którą stracił przez swój grzech. I żeby testament zaczął działać w życiu tego, który jest obdarowany na podstawie tego testamentu, to potrzebna jest decyzja tego, który przyjmuje testament. Wiem o tym bardzo dobrze. Kiedyś moja babcia zostawiła mi w testamencie swoje mieszkanie. I kiedy zmarła, to mieszkanie było prawnie moje, natomiast nie mogłam nim zupełnie dysponować, dopóki nie przyjęłam testamentu, dopóki nie przyjęłam tego spadku w ten sposób, że zostawiłam swoje oświadczenie woli przed sędzią. Podpisałam się, tak chcę ten spadek. I tak samo jest z Nowym Testamentem, tak samo jest z tym, co Bóg zapisał ci w spadku. Tak samo jest z tym, co On ci zostawił, a zostawił ci moc Ducha Świętego, zostawił ci życie wieczne, zostawił ci niebo w spadku. To wymaga twojego tak lub nie. Jeśli ignorujesz dzisiaj te słowa prostej Ewangelii, bo to jest właśnie Ewangelia. Ewangelia to jest dobra wiadomość dla człowieka, że nic nie musi robić, bo ten testament nie jest obwarowany żadnymi warunkami. Nie ma żadnych drobnych druczkiem zapisów, że człowiek musi cokolwiek robić, żeby przyjąć życie wieczne. Nie musisz nic robić, nie musisz robić żadnych dobrych uczynków, nie musisz być religijny, nie musisz jeść opłatków, nie musisz się spowiadać, nie musisz znać żadnej modlitwy na pamięć, nie musisz. Jedyne, co musisz zrobić, to uwierzyć moim słowom, że wszystko już jest zrobione przez tego, który ci zapisał wszystko w testamencie. Wystarczy to przyjąć. To jest tak prosta rzecz, bardzo obrażająca nasz intelekt, bardzo obrażająca egocentryzm, który chce coś zarobić, sam chcesz na coś zarobić. W tym świecie wszystko jest tak naprawdę coś za coś. Jesteśmy przyzwyczajeni do oceniania, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby zbierać jakieś punkty i żeby za to dostawać jakąś nagrodę. Ale tak nie działa Królestwo Boże. Bóg w ten sposób nie ocenia człowieka, bo gdyby miał cię ocenić na podstawie tego, co robisz i co masz w swoim wnętrzu, na podstawie twoich myśli, na podstawie postawy twojego serca, to zasługujesz na piekło, zasługujesz na śmierć. Dlatego Bóg nie godzi się na to, żebyś ty umarł. I nie godząc się na to, żebyś ty umarł, oddał swoje życie i zapisał ci w spadku swoje życie, swojego ducha. Ten duch
Duch Święty został tutaj dany, zszedł na tą ziemię w momencie, kiedy Jezus poszedł do nieba. On w ostatnich słowach, w ostatnich rozmowach ze swoimi uczniami i tuż pod zmartwychwstaniu powiedział im: czekajcie, aż przyślę tutaj Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Mądrości, Ducha Mocy. To właśnie po przyjęciu tego Ducha ci uczniowie, którzy wcześniej byli zalęknieni, poszli na cały świat i głosili Ewangelię w mocy, w znakach i cudach. I doszła ta Ewangelia aż do dzisiejszego czasu. Ja przyjęłam ją 21 lat temu. 21 lat temu zawołałam do Jezusa Chrystusa z głębi swojego serca. Potraktowałam Boga po raz pierwszy jako osobę, a nie jako mrzonkę albo opowiastkę dla ludzi, którzy sobie nie radzą. Po prostu z dna swojego własnego życia, które legło wtedy w gruzach, zawołałam do Boga o prawdę, o to, żeby On mi się objawił i żeby mnie uratował. I On to zrobił. W jednej chwili Duch Święty przekonał mnie najpierw o tym, że On jest, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, że jest zmartwychwstały. Ja się z Nim spotkałam, spotkałam się w Nim z moim wnętrzu, a później zostałam przekonana o tym, że ginę bez tego Boga, że bez tego Boga nie mam absolutnie żadnych kompetencji, żeby przeżyć to życie. Przyjęłam spadek. Powiedziałam: tak, chcę Ciebie w moim życiu. Tak, chcę Ci poddać swoje życie. Tak, skoro położyłeś swoje życie za moje, to ja chcę być z Tobą, bo kto inny okazał mi taką miłość. I w jednej chwili zostałam wyrwana ze śmierci i przeniesiona do życia. W jednej chwili w moim wnętrzu pojawiła się miłość Boża, potężna, potężna miłość, której nie jestem w stanie Ci w ogóle przekazać słowami, bo słowa są za miałkie, słowa są za małe, żeby przekazać, co w ogóle dzieje się w człowieku, który zaprasza Boga do swojego życia. Jestem dzisiaj zupełnie nową osobą. Tamtego wieczoru narodziłam się na nowo. Mój duch ożył, moje wnętrze ożyło. To właśnie o to chodzi w Ewangelii. O to chodzi w Ewangelii. Nie chodzi o to, żeby zażywać opłatek. Nie chodzi o to, żeby się spowiadać. Nie chodzi o takie rzeczy. Nie chodzi o to, żeby zarabiać uczynkami dobrymi na przychylność Boga. Bóg Ci jest przychylny tak bardzo, że oddał swoje życie za Ciebie. Po to, żebyś Ty mógł przyjąć Jego życie w realny sposób. Po prostu powiedz do Niego: chcę Cię poznać takiego, jakim jesteś. Chcę Ciebie w moim życiu. Jeśli jesteś realny, to objaw mi się. Ja chcę Ciebie poznać. Tyle wystarczy. W ten sposób przyjmiesz spadek. W ten sposób przyjmiesz to, co On Ci zapisał w Nowym Testamencie. W ten sposób staniesz się zupełnie nowy. Narodzisz się na nowo. I tak samo jak ja, nie będziesz w stanie słowami oddać tego, co się zmieni w Twoim wnętrzu. Ale będziesz żyć. Od tamtego momentu zaczniesz żyć naprawdę i zaczniesz iść do nieba. Moim przeznaczeniem dzisiaj jest niebo, ponieważ narodziłam się na nowo jako Boże dziecko. Bóg jest moim ojcem. Żyję z Nim od 21 lat. Jestem normalną osobą. Pracuję sobie, robię karierę, mam dzieci, mam męża. Tego samego od 27 lat, mimo tego, że wcześniej groził nam rozwód. Ze względu na mój egocentryzm, ze względu na moje zdrady, ze względu na to, jaką byłam osobą. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg nie liczy Ci grzechów. To wszystko, co ja zrobiłam w swoim życiu, co pomyślałam w swoim sercu, to, że życzyłam śmierci różnym ludziom, to, że kłamałam, to, że zdradzałam, to, że zabiłam swoje dziecko, nie było przeszkodą
nie było przeszkodą do tego, żebym poszła do nieba, żeby Bóg wybaczył mi wszystko, ponieważ On już wybaczył. On nie stawia warunków. Jezus przyszedł tutaj na ten świat nie po to, żeby potępić człowieka, ale żeby podnieść jego życie. I moje życie zostało podniesione w realny sposób. W realny sposób. Z osoby, która była zalękniona, z osoby, która była uzależniona w ogóle od opinii innych ludzi. Stałam się zupełnie inną osobą, zupełnie innym człowiekiem. Dzisiaj naprawdę nie obchodzi mnie, co o mnie myślisz. Obchodzi mnie jedno, żebyś nie zginął, żeby informacja o tym, że możesz się narodzić na nowo, że możesz się pojednać z Bogiem, dotarła do twojego serca i żebyś ją po prostu przetworzył, żebyś zrobił z niej użytek. Z testamentu trzeba zrobić użytek, bo inaczej jest dla ciebie bezwartościowy. Co z tego? Wiesz, teraz są te wakacje kredytowe, ale to jest tylko odroczenie wyroku. A Bóg spłacił twój kredyt. Spłacił twój wieczny kredyt. I teraz stoisz przed decyzją, czy przez całe życie będziesz się starał go spłacić mimo wszystko, mimo tego, że jest już spłacony, czy po prostu to przyjmiesz. Przyjmij to dzisiaj. To jest prosta Ewangelia. Ona jest tak prosta, żeby nawet dziecko albo osoba upośledzona umysłowo mogła narodzić się.